Dawid, rower ruszył, nie mrawo, czy ja to wina warunków, czy Dawida poniekąd? Myślę, że trochę tego i trochę tego, tak się okaże finalnie. Według mnie na czucie ten skok nie był taki zły z progu. Warunki się co prawda pogorszyły pod koniec tych kwalifikacji, ale w sumie nie wiem. No zobaczę, też pogadam z trenerem, jak on to widział. Jak wiadomo, on ma zawsze rację. Ja se mogę czuć. Także wydaje mi się, że koniec końców wyjdzie, że no troszkę ta wina będzie obopólna i moja, i warunków. Takiej rozmowy z trenerem oczekiwałeś też po Lahti. Miała miejsce? No tak, zawsze praktycznie, znaczy nie praktycznie, tylko zawsze po zawodach rozmawiamy, analizujemy to, co się działo, żeby właśnie wyciągać wnioski do kolejnych konkursów i na tym polega właśnie ta ciągła praca nasza. Pewnie pojawią się jakieś tytuły, no, że Dawid przegrał rowerę, ale to chyba nie na tym się skupiacie tutaj już na tym etapie. No to jest pierwszy skok tak naprawdę. Sam turniej jest bardzo długi. Myślę, że w tej chwili nie ma co się tym za bardzo przejmować, tylko robić dalej swoje, bo karta się zawsze może odwrócić.